Państwo, witam już na kolejnej edycji rozdania najważniejszych nagród employee brandingowych w Polsce, czyli EB Kreator. Zaczynamy! Konkurs EB Kreator jest to konkurs, który jest skierowany do pracodawców. Jego celem jest nagradzanie i promocja działań w kreowaniu marki pracodawcy. Co sądzi Pan o inicjatywie, jaką jest EB Kreator? Uważam, że to jest bardzo dobrze, że takie inicjatywy są. Employee branding to jest po prostu część naszej rzeczywistości. To jest to coś, co sprawia, że ta praca coś znaczy. Bardzo lubię ten konkurs. Jest to też świetne miejsce do tego, żeby wymieniać się wiedzą, inspirować. Poznać nowe informacje, nowe inspiracje, technologie. Czym dla Pani jest employee branding? Jest czymś, co powoduje, że biznes to nie B2B, ani B2C, tylko human to human. No to, że jest rynek pracownika, to jest oczywistość i jasne, że dziś już trudno sobie wyobrazić, że jakaś firma może sobie nie pozwolić na budowanie swojego wizerunku w taki sposób. Pracodawcy i firmy, które rekrutują do pracy, muszą również zmieniać swoją taktykę, działać zupełnie inaczej. Dlatego właśnie takie okazje są super do tego, żeby nagrodzić tych, którzy to robią, robią to fajnie, robią coś ciekawie, inaczej. Dlaczego warto wziąć udział w konkursie EB Kreator? Bo warto wygrać. Na co zwracała Pani największą uwagę, oceniając zgłoszone projekty do konkursu? O sile działań employer brandingowych świadczy zmiana, która zachodzi w organizacji dzięki tym działaniom. Szczególną uwagę zwracałam na efekty, które zachodziły w projektach. Jedna rada na naszych pracodawców. Co powinni zrobić, żeby w przyszłym roku stanąć na tej scenie? Mówić prawdę i szukać inspiracji nie tylko u innych pracodawców, ale przede wszystkim rozmawiając ze swoimi ludźmi. Żeby się nie bali stawiać na ryzykowne, czasem szalone kampanie. Taka nagroda bardzo zobowiązuje, ale też zachęca do tego, żeby w przyszłych latach być coraz lepszym. W tym roku odbyła się już trzecia edycja konkursu EB Kreator. Jesteśmy przekonani, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej. Do zobaczenia!